Nie tylko reprezentacyjny, ale też funkcjonalny. Druhowie ze Stróży cieszą się z nowego samochodu, który trafił do ich jednostki. Cieszymy się, że będzie mógł, jeżeli zajdzie potrzeba, pomóc nie tylko społeczności lokalnej, ale wszystkim, którzy tej pomocy będą potrzebować. W kameralnym gronie i w obecności Edwarda Siarki, komendanta wojewódzkiego ochotniczych straży pożarnych, wójta gminy Dobrej i szefów straży pożarnych w Limanowej, samochód oficjalnie przekazano. Ta jednostka jest wyjątkowa w niedużej miejscowości. Działa w tak prężny sposób, że naprawdę można pozazdrościć tego zaangażowania. Na terenie gminy Dobra mamy 4 jednostki ochotnicze. Wszystkie są w systemie krajowym, wszystkie dysponują nowymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi, a dodatkowo jeszcze w tym roku udało się pozyskać 2 samochody dla jednostki właśnie w Stróży i dla jednostki w Jurkowie, tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu tych właśnie osób, za co jestem im głęboko wdzięczny. Samochód rozpoznawczo-ratowniczy marki Toyota kosztował 165 tysięcy złotych. 150 tysięcy złotych strażacy ze Stróży na zakup tego samochodu otrzymali z Funduszu Sprawiedliwości, a pozostałą kwotę zebrali sami. W naszych warunkach jednostki ochotniczych straży pożarnych są tym miejscem takiej szczególnej aktywności społecznej, bo one pozwalają w lokalnych społecznościach, tutaj ludzie pracują, prawda, prowadzą gospodarstwa, sady, mają działalność i to jest takie miejsce, gdzie mogą się spotkać, jakbyśmy to nie oceniali. To jest element również i kulturotwórczy w danych społecznościach, to jest współpraca ze szkołami, z parafiami, na co zwracam bardzo często uwagę i bardzo ważna praca w tej chwili z młodzieżą. Auto zostało lekko zmodyfikowane, aby mogło służyć również w akcjach ratowniczych. Tu pokazała się, że tak powiem, ta kreatywność samych członków OSP, którzy wykonali profesjonalną zabudowę we własnym zakresie i doposażyli ten samochód w taki sposób, żeby mógł brać udział w niektórych zdarzeniach. Co prawda nie posiada wody, ale może wiele, wiele zdarzeń obsłużyć. Udało się tutaj zapalonym naszym druhom, strażakom zmodernizować, to znaczy dołożyć swoją cegiełkę i naprawdę jestem z tego niezmiernie wdzięczny, bo nie będzie to tylko, powiedzmy, na wyjazdy takie, powiedzmy, uroczystości tam pierwsze religijne, ale również jako samochód ratowniczy. Także jestem niezmiernie z tego wdzięczny i szczególnie za to im dzisiaj dziękuję. Samochód, który zasilił jednostkę w Stróży, jest jednym z 3 na terenie powiatu limanowskiego, który został sfinansowany z Funduszu Sprawiedliwości. Oprócz wspomnianej jednostki, auta trafiły również do druhów z Kasiny Wielkiej i Łososiny Górnej. Samego tylko dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Narodowego Funduszu na teren województwa trafiło 56 samochodów. Natomiast jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, to w tej chwili nie potrafię tak szybko policzyć, ale to jest około 10 samochodów, więc to jest duża ilość.